Hej, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, korzystając z okazji, że idziemy na urodziny i o tych urodzinach pewnie będziecie słyszeli w kilku ostatnich filmach, dlatego też wyglądam bajecznie i mam takie moje piękne, hollywoodzkie, jak już tu mówiłam w jednym filmie, kolczyki. I siadam, nagrywam ten film, dlatego że przyszła mi do głowy świetna myśl, matko, wszystko tu leci. Oby tu nic nie spadło, bo moja konstrukcja niestety jest mało stabilna i mój statyw w ogóle uległ uszkodzeniu, ale nieważne. Chodzi o to, że naszła mnie pewna myśl, aby nagrać Wam ten film i mam okazję, parę minut dosłownie, bo mój mąż się prysznicuje, szykuje i on szykuje się na te urodziny gorzej niż baba, za przeproszeniem, bo ja już zdążyłam się pomalować, zrobić włosy. Wiecie, ogarnąć stratę tatę, a on cały czas mi powtarza, że jeszcze 10 minut, jeszcze 10 minut, jeszcze 10 minut i nagrałam już jeden film, który trwał właśnie około 10 minut i teraz stwierdziłam, że wykorzystam ten czas i nagram drugi film, który miałam Wam nagrać już ostatnio. Ale przechodząc do rzeczy i żebym się rzeczywiście wyrobiła, bo jak on tam zaraz wpadnie i będzie powie po prostu, że wychodzimy, to ja już będę musiała to wyłączyć i już będziemy musieli wychodzić do samochodu, bo przecież my już wychodzimy, nie? Boże, życie z tymi facetami to jest czasami dokładnie gorzej niż z dziećmi. Ale wiecie, o co chodzi. Dobra, więc przyszło mi na myśl już kilka dni temu, aby nagrać Wam taki krótki film i w sumie może i jest to bez sensu, bo ja nic szczególnego Wam nie powiem, ale chciałam się z Wami podzielić tym, że jak jeść, gdy pracujemy na zmiany. Bo ja przez 6 lat pracowałam w systemie trzyzmianowym, od 6 do 14, od 14 do 22 i od 22 do 6 rano. I gdy zaczęłam, znaczy gdy byłam grubsza, już pracowałam w tym systemie właśnie i w tym systemie zaczęłam się odchudzać, więc może to się komuś przyda, jak ja właśnie godziłam to wszystko, te zmiany z posiłkami, bo powiem Wam w ogóle szczerze, że pracowanie na trzy zmiany to jest coś strasznego, dlatego że po nockach człowiek w piątek albo w czwartek chodzi już jak rak do tyłu i to jest po prostu coś strasznego. Później jak już się przestawicie na popołudniówkach, to zaraz trzeba wstać z kurami, bo przychodzą zmiany na rano, także cuda na kiju. A jeszcze jedno wtrącę. Nagrywam teraz w tej ostrości manualnej, także ja mam nadzieję, że jestem ostra. Jeżeli nie jestem ostra, no to ja będę włączała ten obiektyw, żeby on po prostu tak skrzeczał jak ten traktorek, bo jeżeli nie uda mi się tego ustawić na ostro, no teraz widzę, że jestem ostra. Ale jeżeli wsadzę to na komputer i to nie będzie ostre, no to wybaczcie mi, ale takie zostanie i inne nie będzie. Dobra, więc co mówiłam? Bo już oczywiście wypadłam z rytmu. A, no dobra. Więc uważam w ogóle, że pracowanie na trzy zmiany w tych godzinach jest po prostu paranoją i człowiek w ogóle przez cały rok chodzi po prostu skołowany jak czubek. I to jest w ogóle niezdrowe dla naszego organizmu, ale niestety takie mamy warunki i ci, co pracowali lub pracują w takim systemie, to wiedzą, o czym ja mówię. I gdy byłam gruba, otyła, nazywajmy to jak chcemy, mówmy rzeczy, nazywajmy rzeczy po imieniu i to nie jest żaden wstyd powiedzieć, że ktoś jest gruby, otyły. Można to powiedzieć właśnie w delikatny sposób, ale po prostu, no ktoś był otyły, czyli ja. Byłam gruba i otyła, tak nazywam to po swojemu. I się tego nie wstydzę i nie uważam tego za jakieś nieładne określenie. No po prostu trzeba mieć dystans do samego siebie, ja mam bardzo duży dystans i dobra, nieważne, bo zaraz się tutaj zjadę na inny temat. I chcę Wam powiedzieć, jak wyglądają mniej więcej moje posiłki. A wygląda to następująco. Gdy wstanę, od momentu, gdy wstanę, to w ciągu jednej godziny zjadam śniadanie. Oczywiście nie do co minuty, nie do co do sekundy, więc jeżeli tam się trochę spóźnię, to przecież korona mi z głowy nie spadnie, prawda? Ale tak to wygląda, że gdy wstaję, to do godziny jem śniadanie. I teraz kwestia tego, że gdy byłam właśnie grubsza, to nie jadłam śniadania. Dla mnie śniadanie nie istniało. Dlatego, że gdy wstałam, to jadłam posiłek po 3, 4, a nawet 5 godzinach. Pierwszy. I oczywiście nie było to śniadanie, tylko był to
obiad, no bo już była pora obiadu. Także tak to wszystko u mnie wyglądało. Więc jem śniadanie. Śniadanie to podstawa. Ciężko mi było się do tego przyzwyczaić, ale powiem Wam, że udało się i teraz z biegiem czasu, przez te lata jak jem te śniadania, uwielbiam śniadania i uwielbiam poranki. To jest najwspanialsze połączenie dla mnie, że wiem, że jest poranek, najwspanialsza pora dnia dla mnie i śniadanie. Uwielbiam śniadania, kocham. I teraz z biegiem czasu, gdy sobie pomyślę, że nie jadłam tych śniadań, to sobie tak mówię, kurczę, jak to w ogóle człowiek mógł funkcjonować? Naprawdę nie wyobrażam sobie teraz życia bez niezjedzenia śniadania. Więc mamy śniadanie. Druga strona. Następne posiłki spożywam w ciągu 2-3 godzin. Kolejne, czyli na przykład coś po śniadaniu, coś tam skubne, powiedzmy po 2-3 godzinach. Po 3 godzinach następnych będzie obiad i później za następne na przykład 3 godziny będzie kolacja. I teraz głównie nagrywam ten film, aby Wam powiedzieć, jak wyglądały moje zmiany nocne z jedzeniem, bo to jest taki w sumie punkt kluczowy w tych systemach pracy trzyzmianowych, no bo na rano jesteśmy w stanie sobie wszystko zorganizować tak, jak mniej więcej być powinno, na popołudniówki również, no i najgorsze są te nocki. W ogóle najważniejszą rzeczą w nockach jest po prostu wysypianie się, ale gdy niektórzy mają dzieci i tak dalej, no to niestety nie są w stanie spać tyle, ile powinni, więc życie po prostu jest różne i nie zawsze tak jak układa się, tak jakbyśmy tego chcieli. No ale każdy chyba wie, że optymalnym czasem, takim jak się powinno spać, to jest 7-8 godzin i mi też czasami się po prostu zdarzało nawet spać 2-3 godziny, bo a to miałam wizytę u lekarza, a to musiałam coś załatwić, a to coś tam i czasami wychodziło tak, że rzeczywiście po tej nocy spało się bardzo, bardzo krótko. No ale no to już jest kwestia indywidualna i oczywiście na ile możemy sobie pozwolić, na tyle śpimy, ale dobra. Więc moje nocki, gdy wracałam, znaczy w sumie tak, no gdy już wstałam po tej nocy i dajmy na to, że spałam te 7-8 godzin, czyli na przykład obudziłam się tam o godzinie na przykład 15-16, to nie zaczynałam posiłków od tego, co o tej porze się je, czyli na przykład od obiadu, tylko jadłam śniadanie. Normalnie jadłam to, co zawsze jem na śniadanie, to co miałam ochotę na śniadanie, to jadłam śniadanie. Później, za na przykład następne tam właśnie 3 godziny, coś tam sobie skubnęłam i później generalnie ostatnim posiłkiem przed wyjściem do pracy był obiad, czyli coś pożywnego i później wiecie, gdy się bujniemy w robocie, no to tam to się wszystko ładnie, fajnie spali i tak dalej, nie? No chyba, że ktoś ma pracę siedzącą, no to już jest w czarnym tyłku, ale przed wyjściem do pracy wychodziło na to, że jem obiad i później coś najwspanialszego na świecie, czyli gdy zaczęłam się odchudzać, czyli zakaz jedzenia w nocy, zakaz, wiecie, podjadania w nocy i w ogóle nocnego jedzenia i tak dalej. A tu się okazuje, że na zmianach nocnych normalnie brałam ze sobą posiłek i spożywałam to, co bym zjadła na kolację. Także to powiem Wam, że było takie fajne, bo gdy wiecie, tu się odchudzacie do tego, a tu się okazuje, że jednak w nocy możemy coś zjeść. I wtedy, gdy przychodziła właśnie, gdy przychodził ten moment jedzenia posiłku w pracy, no to była to kolacja. I tak to mniej więcej wszystko wyglądało. I teraz jeszcze jedna rzecz, taka dość istotna, którą ja się kieruję, to, że w normalne dni spożywam kolację 2-3 godziny przed snem. Najwięcej jest to 3 godziny, najmniej jest 2 godziny, znaczy nie najmniej, źle powiedziałam, matko. 3 godziny przed snem, 2 godziny przed snem lub najmniej godzinę przed snem spożywam kolację. I takim moim patentem właśnie na to, co już też mówiłam w którymś filmie, ale może ktoś nie oglądał albo nie wyłapał tego, jest to, że gdy wiem, że ja nie zrezygnowałam z pieczywa absolutnie, jem i ciemne, i białe, i przeróżne, na jakie mam tylko ochotę, czego by dusza nie zapragnęła, to oczywiście dostanie w granicach rozsądku i wszystkiego, czego można. I wtedy, gdy mam ochotę na pieczywo następnego dnia, a wiem, że na przykład będę je jadła albo specjalnie je kupię, bo następnego dnia będę je jeść, to spożywam to pieczywo rano.
Bo wiecie, gdy zjemy coś właśnie takiego rano, no to w ciągu dnia jesteśmy w stanie to sobie spalić, a gdybym się napchała tymi bułkami na kolację, no to znaczy, no też mi się zdarza, ja nie mówię, że nie, tak? Bo ja też nie jestem idealna i nie zawsze mam na to czas i gdy się pracuje, no to po prostu tak się to wszystko toczy i nie ma na to rady. Więc staram się jak najbardziej właśnie tym kierować, że jeżeli wiem, że zjem pieczywo, to staram się je jeść rano, żeby wiecie, na kolację jednak nie jeść takich no, ciężkawych rzeczy, no bo pieczywo jest jednak ciężkie i trudne też do spalenia, więc żeby ten mój brzuch na kolację, znaczy przed snem był, wiecie, taki lekki i wiedział, że zjadł i da sobie radę z tym w nocy, no to pieczywa staram się nie jeść na kolację, ale to właśnie jest to, co, o czym się kieruję. I w sumie to chyba by było wszystko, wiecie, bo chciałam Wam właśnie tak mniej więcej wytłumaczyć, jak, co ile jem, i jak wygląda w sumie jedzenie na zmianach nocnych, gdy ja się odchudzałam. Myślę, że to może komuś pomoże, albo może ktoś tak je, a jeżeli ktoś tak nie je, to niech spróbuje, bo to naprawdę bardzo pomaga. I jeszcze jedna rzecz, którą chcę wtrącić do tego filmu, mam nadzieję, że zdążę, bo tam coś zaczynają drzwi trzaskać i nie wiem, czy mój małżonek się już nie ubiera. Ale dobra, szybko, żebyśmy zdążyli. Chodzi o to, że dostaję od Was bardzo dużo wiadomości i jest bardzo dużo kobiet, nazwijmy to w ten sposób, które wymieniają się ze mną mailami i piszemy do siebie i no wiecie, rozmawiamy sobie, zwierzamy się i Wy dzielicie się ze mną tym, że schudliście. Jest bardzo dużo, chyba 6 kobitek, które schudły po prawie 15 kilo i jest to bardzo dużo. I Wy piszecie do mnie, że mi dziękujecie, że zawdzięczacie to mnie, że oglądaliście bardzo dużo moich filmów, aby oglądać moje metamorfozy. Ja się bardzo z tego cieszę, wiecie, ja się bardzo z tego cieszę, tylko to jest wszystko dzięki Wam, a nie dzięki mnie. Ja rozumiem, że w jakiś sposób kieruję te filmy do ludzi, abyście zrozumieli, że można schudnąć w bardzo łatwy i prosty i niemęczący sposób. I ja się z tego cieszę i bardzo dziękuję, że piszecie mi właśnie w ten oto sposób i to mi się w głowie nie mieści, że ktoś dzięki mnie coś mógł osiągnąć i jest to właśnie, są to takie rzeczy, także jest to naprawdę miłe i dziękuję i jest to bardzo wzruszające. I chciałabym właśnie, jeżeli będziecie oglądali ten film, to się dowiecie, a jeżeli nie, to na pewno napiszę do Was wiadomości. I mam do Was prośbę, abyście powysyłali mi zdjęcia przed i po i bardzo chciałabym stworzyć taki film, w którym właśnie opowiem, no może nie będę o Was opowiadać tak prywatnie o tym, co wiem, tylko chciałabym po prostu pokazać w swoim filmie, że są osoby, które też schudły i że się da. Że się da po prostu, że się da. Tylko trzeba po prostu chcieć. Tak? I chciałabym właśnie stworzyć taki film, więc jeżeli Wy oglądacie, a wiem, że oglądacie, to odezwijcie się do mnie i napiszcie, co o tym sądzicie. Jeżeli ktoś się będzie wstydził, no to przecież nie będę Was nakłaniać do tego na siłę, ale bardzo fajnie by było, żeby chociaż kilka z Was się zgodziło i żebyśmy mogli stworzyć taki film i pokazać innym ludziom, że da się zgubić te kilogramy i nie operacją, ani innymi rzeczami, tylko po prostu same z siebie daliście radę. I wierzę, że jeszcze wiele kilogramów przed Wami i uda Wam się to bez żadnego problemu. Dobra, ja kończę, idę zobaczyć, co ten ufoludek tam robi, czy on już się uszykował, czy on już się nie uszykował. Mam nadzieję, że się uszykował, bo jeżeli nie, no to w dzisiejszym dniu dojdzie do tego, że ja będę czekała na niego w samochodzie, a nie on na mnie. I na pewno tak się stanie. Dobra, kończę, bo naprawdę tam coś zaczyna trzaskać aż za bardzo. Trzymajcie się, pa, pa. A, no długo jeszcze. Bo ten facet mnie wykończy kiedyś. Szoruje te jaja i szoruje. Ile to się można mieć do tej cholery? Ty baba tam jesteś? Czy chłop?